Biały Słoń na górze Popiwan to najwyżej położone obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne na Ukrainie. Wybudowane w dwudziestoleciu międzywojennym przez Polaków, teraz odzyskuje swoją funkcję dzięki współpracy obu krajów. O kolejnych etapach jego odbudowy i planach na ten rok rozmawiali eksperci, przedstawiciele władz państwowych, architekci i wykonawcy. Drugi etap odbudowy ma być zakończony jeszcze w tym roku. Niezbędnym jest wykonanie prac po zabezpieczeniu budynku wody, w energię elektryczną i ciepło. I to my wszystko planujemy zrobić w tym 2021 roku. Jest szansa, że w tym wyjątkowo trudnym okresie 2021 roku uda się grant i odbudowę, renowację głównego korpusu zakończyć. Tego korpusu, gdzie planujemy odbywać prace naukowe, praktyki studenckie. To wszystko latem, a zimą uruchomić tam polsko-ukraińską szkołę ratownictwa górskiego. W zeszłym roku w Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznym na górze Popiwan wstawiono okna, otynkowano i ocieplono ściany oraz dodatkowo zabezpieczono dach. Wartość wykonanych robót to ponad 4,5 miliona hrywien, czyli ponad 635 tysięcy złotych. Prace, które przeprowadzamy w środku, już pozwalają naprawdę prowadzić prace związane już z restauracją wewnętrznych pomieszczeń. Także najważniejsze to, co jest zawsze jest do budowy, to wyprowadzenie wilgości. I na tym etapie to udało się zrealizować. Od 4 lat w odbudowanej części obserwatorium stacjonuje grupa ukraińskich ratowników górskich powołana na wzór polskiego GOPR-u. To 16 ratowników, którzy na wysokości ponad 2000 metrów na co dzień dbają o bezpieczeństwo turystów. Pomogli w górach już ponad 70 osobom. W tym sezonie pomagaliśmy turystom z objawami hipotermii. Mniej jest ludzi, którzy gubią się w górach. Zamontowaliśmy 12 dużych słupów orientacyjnych i kilka mniejszych na trasie prowadzącej ze wsi Szybenne. Co 30 metrów jest słup, który w warunkach ograniczonej widoczności pomaga wspinającym się turystom. Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne imienia Józefa Piłsudskiego na górze Popiwan w Czarnochorze zostało wybudowane w 1938 roku przez polskie władze. W swoim czasie było jednym z najnowocześniejszych na świecie. Po wojnie obiekt stał opuszczony i popadł w ruinę. Od 2007 roku jest odbudowywany w ramach polsko-ukraińskiego projektu. Po odnowieniu Biały Słoń ma pełnić pierwotną funkcję obserwatorium. Będzie też centrum badawczym dla naukowców oraz bazą praktyk studenckich. Nadal swoją siedzibę na górze Popiwan będzie miała też stacja ratownictwa górskiego.